Witam hodowców i hodowczynie i kolejny filmik z gołębnika na kurzych stopkach. Gołąbki dopominają się o jedzenie, dziobią mnie w nogę i chcą powiedzieć: daj jeść, daj jeść, daj jeść. Tu jest mały taki dekon niedorozwinięty. Nie wyszedł za piękny, no ale trzymam go, może się wyrobi. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na wiosnę. Też mnie dziubie. No i daj jeść. No i trzeba by im coś tu sypnąć. No, samiczko. Zejdź. Jak widać, są wybredne. Został tu tylko jęczmień bezuskowy. To zawsze zostaje na końcu. Tego nie chcą jeść. To zjedzą, jak ich już przyciśnie ostro. Także to zostało. Gdybym jeszcze poczekał z godzinę, dwie, wyjedzą mi to, ale chyba im sypnę całej mieszaneczki z konopią, bo gołąbki, jak widać, już się maluchy upominają. O, tu są dwa maluchy. Nie wiem, czy dobrze widać, bo pod słońce wyszło słoneczko. Tu jest i trzeci maluch, ale ten jest wyrośnięty. O. Co tak szczeliło? Klapa. Bo młody chybnął na klapę. Czekają na jedzenie. No, w gołębniku jest nieposprzątane. Syf. Trzeba by im dzisiaj posprzątać. Piór. Przede wszystkim piór. Jeżą się cały czas, już chyba z miesiąc. No i co? Jakie są najnowsze wieści, jeśli chodzi o słynnego szpaczka i mniej słynnego pstrego? Otóż gdzie jest ich samiczka? Ich samiczka gdzieś szybuje po niebie. Bo zostali obydwaj sami, bez samiczki, już dwa dni. A to dlatego, że samiczka po prostu nie przyleciała z wywózki 50 km. Czyli podzieliła los szpaka. Szpak po dwóch tygodniach powrócił. Ona teraz, już jej dwa dni nie ma, ale już na wiosnę też takiego coś mi zrobiła, bo z odległości 43 km wróciła po tygodniu, także jeszcze mam nadzieję, że może powrócić. Słabo u niej jest z kondycją, a to chyba dlatego, że ciągle myśli o miłości i o noszeniu jajek, a nie o lotach. Ona w ogóle przy oblotach, gdzieś jak puszczam gołębie, to w ogóle nie lata z gołębiami. Jak wyleci tylko na dach, to zaraz wpada do gołębnika. No i to jest... I to jest to, ona zawsze słabo leciała. Wywiozłem ją na 50 losów. W sumie cztery gołąbki wywiozłem. Roczne. No i trzy przyleciały, ona nie. Ta była najszybsza. Ta była najszybsza. Po godzinie z 50 km.
Czerwona samiczka. No może czas nie najlepszy. Ale ona słabo leciała, znaczy słabo. Nie wywoziłem jej w tym roku. Bo cały czas siedziała na jajkach i wychowywała młody. Także po niej są te wszystkie czerwone, które dobrze leciały na wywózkach. No, typowo rozpłodowa samica, teraz jest samotna. Bo samczyk się jej też zgubił na wywózce. No a ona, mówię, równa godzina 50 km zameldowała się. Jako pierwsza. No i to by było tyle. Leciał jeszcze co? Leciał samczyk niebieski. Leciała samiczka niebieska. Przyszły po niej. Staropolski. Jedyny nie jedyny. Ma jeszcze syna. Czyli dwóch staropolskich. Szpaczek. No taki szpaczek, nie szpaczek, typowy taki niespotykany koro. No i samotny jak szpaczek. Pstry. Czy powróci twoja samiczka, nie wiadomo. Jesteś sam i podzieliłeś los szpaczka. No, maruchy, czas do jedzenia. Aha, jeszcze co? Tu jest nowy przybłęda. Tu jest przybłęda. Weszedł do gołębnika. Weszedł mi do gołębnika. Kiedy on mi weszedł do gołębnika? W sobotę. W sobotę. Tak pod wieczór. To jest gołąbek 2018. Zapinkę ma czarną. Czarna zapinka. Myślałem, że to jest tipes, a to jest zapinka. No i nie może być z lotów, bo loty już... Loty są młody, ale on nie jest młody. Jest z 2018 roku. I rejon Zabrze. Oddział Zabrze, według numeru. Także jakby... Jeśli któryś z widzów rozpozna w nim swojego gołąbka, to proszę o kontakt i napisać jego numer obrączki. Wszystkie dane, wtedy będę upewniony, że odezwał się właściciel. Ładny gołąbek, aczkolwiek. Aczkolwiek zagubiony. No i to by było tyle. To jest mój szpaczek. Nowy nabytek. Szpaczek Szymel. Podobny do...
maścią podobny do tego Szyma Stałopolskiego. Tylko że ten jest potężny. Dobra, gołąbki, bo czekacie na jedzonko. I mieszaneczka. Mieszaneczka chodzi w ruch. O, młody. Młody, nowy styl jedzenia. Masz nowy styl jedzonka. Okej. Dzieci. O, i to jest piękne. I to jest piękne. Tak można jeść. Ale to jest niedopuszczalne. Nogami się w jedzenie nie wchodzi. Także młody. Wychodzi stąd. To jest ten pucuś, niedorozwojek mały, młody. No. Kolomby, gołąby, kolomby, jedź. Jeść do oporu, a potem pić. Tu jest herbatka z pokrzywy, z miodem. Napierzenie w sam raz. Właśnie przybłęda. Przybłęda. Wczoraj puściłem moje, on w ogóle nie wyszedł na dach. Nie. Siedział sobie za zbiornikiem. Także nie wiem, czy odleci, czy zostanie, bo jak mówię, w ogóle nie wyszedł z zbiornika. Dzisiaj zostaną też puszczone. Może wcześniej puszczę. I zobaczę, czy wyjdzie, czy nie, czy odleci, czy zostanie. No, chyba to by było tyle w relacji. A, i tu jeszcze założyłem oświetlenie. Także na gołębnik przyszło oświecenie. Jest to taka lampka, można ją nabyć za 10 zł na bazarze. Chińszczyzna, ale chodzi. Na baterię słoneczną. Tu się ładuje od okienka. No, od światła. Ma ładowanie. Jest na czujnik ruchu. Działa tylko w nocy. Gdy się ściemni na dworze, zaczyna działać. Właśnie to działa na takiej zasadzie, że... Oj, zaświeciła się. Działa na takiej zasadzie, że jak jest ciemno, wtedy podczas ruchu, wchodząc do głębnika, ona się zaświeci. I samoczynnie gaśnie, a w dzień się nie świeci, w dzień się ładuje. Także wydaje mi się to fajna rzecz. Zobaczymy,
Zobaczymy, jak to będzie działać. W nocy oświetla fajnie. Na taki gołębniczek nieduży. Jak ten, myślę, że... Okej, sprawa. Wyszło słońce. A jak wyjdzie słońce, to się źle... Źle ich tu widać. To jakby przesłonić. Źle ich widać wtedy w kamerze. Bo ja ich widzę dobrze. Samczyk, nowy nabytek. Pochodzenie szlacheckie. Dobrze zbudowany jest. Tam poleciał. Piękny będzie. Będzie piękny okaz, młody. No i co, tu mamy memkę. Te memki akurat tej niezbyt ciekawie jedzą i chętnie. Chyba im nie smakuje, trzeba im zmienić na inną. Grit. Grit akurat im smakuje. Ten jest ok. Gricik. No i trwa śniadanko. A jeszcze rzut oka na młode. Młode, jak widać, rosną. Już zaobrączkowane. Dalej po sąsiedzku na górze samiczka siedzi na jajkach. Jednak jej nie podmieniłem na gipsowe. Pozwolę jej jeszcze wysiedzieć te młode, ale to już będzie ostateczność. Ostatek. I koniec w tym roku z młodymi. A nie opodal. Jest też przybłęda. Wcześniej go pokazywałem. Na gumce. Takie gumki dawniej zakładało się na lot. Też zeszłego roku. Przybłąkał się i został. Także jest dwóch przybłędów. Jeden został. Ten jest świeżym przybłędą. Ten nie wiem, czy zostanie. Zostanie puszczony dzisiaj z gołębiami. Nie wiem, czy wyjdzie. Może wyjdzie z gołębnika. Zobaczymy. To jest potężny gołąb. Potężna budowa. Wygląda mi to na samca. No dobrze, to by było tyle. Z gołębnika na kurzych stopkach. A tu jeszcze moje rozpłodowce. Też mają młode. Też młodziczki. Zaobrączkowane. Trzeba by im tu wysprzątać dziś. Wcześniej nie sprzątałem, bo siedziały na jajkach. Tu jest samiczka. Samiczka i samczyk siedzi sobie na górze. Samczyk jest taki opal. Jak opal, coś takiego. Nie jest to niebieski. Paski nie ma czarnej, no czerwone. No taki opalik samczyk. I samiczka. Niebieska.
niebieska, nakrapiana. Zakupione te gołąbki na wiosnę były wcześna wiosna, można powiedzieć, że końcówka zimy. Typowo rozpłodowe, pociągnąłem od nich troszkę młodych. To jest czwarty lęk. Z tym, że z dwóch lęgów miałem tylko po jednym, bo jedno jajko coś było albo niedogrzane, albo nie wiem, niezapłodnione. Po roztuczeniu było. No nie było tam nic. No, ta samiczka u hodowcy, u którego zakupiłem ją, robiła 500 pomyślnie, konkursy. A samczyk był późny i u niego był też w rozpłodzie, nie był lotowany. No. A tutaj już gotowy szkielet, konstrukcja woliery. Wyspawana, pomalowana, podkładowa. Ona jest teraz do góry nogami. Ta część będzie na dachu. Tu są uchwyty, żeby ją przytwierdzić do dachu, żeby nie zwiał wiatr. Pozostało jeszcze co, położyć siatkę. Być może dzisiaj zacznę siatę kłaść. No tylko siatki mi niestety niestety mi braknie. Kupiłem za mało. Tam jest 10 metrów. I siatki gdzieś jeszcze będzie mi potrzebne. 5, według moich obliczeń 5 metrów 70. Jest u mnie w sklepie taka siatka. Tylko że za metr 13,99, czyli prawie 14 zł za metr. A ja ją na giełdzie, właśnie tą siatkę identyk, kupiłem za 9 zł za metr, czyli różnica. No jest różnica. I albo będę czekał do niedzieli i pojadę na giełdę, na inną giełdę. Bo tam też te siatki bywają. I nie wiem, albo zakupię w sklepie. No, zapłacę drożej, tylko że to jest no, 5 zł. 5 zł na metrze drożej. A muszę kupić no, prawie 6 metrów. No i to by było tyle z tego odcineczka najnowszych wieści z gołębnika na dużych stopkach. Pozdrawiam wszystkich. Suby poszły. Można powiedzieć, ten odcinek jest na dedykowany dywizjonowi 303. Bo subów jest 303. Prawie. No to tyle, żegnam i pozdrawiam. Ciąg dalszy nastąpi.